Na niczym Maciej Bąk, Radio Z. W przyszłym tygodniu lód z jezior zniknie, bo temperatura ma wzrosnąć powyżej zera. Wszystko, co istotne. Prokuratura stawia zarzuty mężczyźnie, który miał zaatakować w supermarkecie senatora Stanisława Karczewskiego. Paweł P. odpowie za stosowanie przemocy z powodu przynależności politycznej i naruszenie nietykalności. Były marszałek Senatu z PiS twierdzi, że został napadnięty, wulgarnie zwyzywany, uderzony i przewrócony. Według partnerki Pawła P., z którą rozmawiało w Radio Z, doszło tylko do ostrej wymiany zdań. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Śledczy chcą, by sąd tymczasowo go aresztował. Dymisji komendanta głównego policji, przynajmniej na razie, nie będzie, deklaruje rzecznik rządu Piotr Müller, pytany o konsekwencje wystrzału z granatnika w gabinecie generała Szymczyka. Pewne wnioski będzie trzeba zapewne wyciągnąć, natomiast do tego, żeby to zrobić, muszą być ustalone w 100% fakty, które miały miejsce. I dlatego, tak jak mówię, tutaj jeszcze chwilę trzeba poczekać na te pierwsze ustalenia prokuratury. Komendant ma w tym śledztwie status pokrzywdzonego. Po wybuchu odniósł lekkie obrażenia, wyszedł już ze szpitala. Teraz w Radiu Z Andrzej Stankiewicz i goście 6 dnia tygodnia. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest 6 dzień tygodnia w Radiu Z. Oglądaj na radioz.pl i onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest 6 dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. A moimi Państwa gośćmi są dzisiaj pani Joanna Scholling-Wiergus z Lewicy. Witam, dzień dobry. Pan Krzysztof Bosak z Konfederacji. Dzień dobry. Pan Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam Państwa. Pan Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam. I pan Jan Filip Libicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Drodzy Państwo, pod osłoną nocy, a dokładnie w nocy z wtorku na środę, rząd skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianach w sądownictwie, który miał poprawić relacje z Brukselą i uruchomić miliardy z Krajowego Planu Odbudowy. Tak jak projekt szybko w Sejmie się znalazł, tak szybko został zdjęty obrad, więc zapytam pana Ryszarda Czarneckiego, co takiego się stało? Będzie procedowany... Dziękuję za pytanie. Nie jestem nic zaskoczony. Będzie procedowany 11 stycznia i myślę, że będzie procedowany skutecznie. Posłuchajmy pana premiera, bo plan miał być inny, drodzy państwo, wbrew temu, co sugeruje Ryszard Czarnecki. To nie miał być 11 stycznia, tylko miało być tu i teraz, pan premier, bardzo proszę. Co będzie? Zaapelowałem do przedstawicieli także partii opozycyjnych, aby jak najszybciej przeprocedować ujęty w formie ustawy kompromis zawarty z Komisją Europejską. Jest to dobry kompromis. Wytyczyliśmy tam czerwone linie. Były próby wnikania głęboko w polską konstytucję, w inne obszary wymiaru sprawiedliwości. Komisja Europejska tutaj też, mogę powiedzieć, ustąpiła, nie weszła w tą przestrzeń. My także dokonaliśmy pewnej korekty. Właściwie ta nasza korekta jest podobna do kształtu ustawy, jaką pan prezydent wynegocjował, czy uzgodnił, to jest dużo właściwsze słowo, z Komisją Europejską na początku tego roku. To jest wypowiedź pana premiera ze środy, tuż po spotkaniu z opozycją, kiedy premier powiedział, że na opozycję liczy. Pani Joanna Scholling-Wiergus, czy pan premier mógł liczyć na lewicę i dlaczego nie doszło do takich szybkich prac, bo projekt był taki, czy plan był taki, żeby już w przyszłym tygodniu ta ustawa była przyjęta? Ja przede wszystkim chcę powiedzieć, że pan europoseł Czarnecki wie więcej niż posłowie i posłanki Sejmu, bo my na przykład nie wiemy, że 11 stycznia będziemy procedować tę ustawę, ponieważ nie ma takiego planu, więc, być może pan wie więcej niż my i to też pokazuje, jak funkcjonuje parlament. Natomiast jak słucham premiera Morawieckiego, niestety gorzko się uśmiecham, dlatego że pan premier Morawiecki naprawdę fantastycznie kłamie i nawija to kłamstwo jak, nie wiem, kłębek wełny, tak? Żeby on był jeszcze bardziej grubszy, jeszcze bardziej zwięzły. Dlatego, że pan premier Morawiecki powiedział coś takiego, że została wytyczona, zaznaczyłam sobie, czerwona linia. No nic nie zostało wytyczone. Pan premier Morawiecki, jak przyszedł na to spotkanie z całą opozycją, to w zasadzie był pewien, że opozycja zgodzi się na to, aby procedować ustawę bez jakichkolwiek konsultacji. To opozycja postawiła premiera Morawieckiego trochę do pionu i powiedziała, sorry, ale jeżeli mamy dyskutować, to musimy nad tą ustawą usiąść, nie wiem, zrobić jakieś poprawki, wysłać ustawę do ekspertów, do prawników, żeby jakby wiedzieć, z czym mamy do czynienia, bo tak jak pan redaktor powiedział, ustawa została wrzucona w nocy.
Później oczywiście okazało się, że premier absolutnie z nikim tego nie konsultował. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że premier powiedział, że to jest ustawa rządowa, że nawet cały rząd nie wiedział, jak ta ustawa wygląda, jaki będzie kształt. Nie do końca. Było spotkanie z ministrami na ten temat, więc ministrowie konstytucyjni wiedzieli. No tak, ale myślę, że można w to wierzyć, ale można i nie wierzyć, dlatego że pan Morawiecki wielokrotnie już pokazał przez wszystkie lata swoich rządów jako premier, że mijał się z prawdą. I najzabawniejsze i najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że wykiwali premiera Morawieckiego wszyscy z tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. Bo zwrócę uwagę na to, że rano tutaj u państwa w studiu była pani premier Beata Szydło, która krytykowała premiera Morawieckiego i generalnie mówiła językiem Zbigniewa Ziobry. Później pojawił się Zbigniew Ziobro, który strofował premiera i wzywał na spotkanie i na dywanik do siebie. A później oliwy do ognia dodał prezydent Andrzej Duda, który w zasadzie się obraził na to, że nikt z nim tej ustawy nie konsultował i w ogóle został ominięty w ogóle w całym tym procederze. Podsumowując, wniosek jest taki, że w tak zwanej Zjednoczonej Prawicy nie ma żadnej zgody, że jest przeciąganie liny na prawo i na lewo. I ja nie jestem pewna, czy to będzie procedowane 11 stycznia, ponieważ te relacje złe, które są w tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, możemy oglądać w zasadzie każdego dnia. To co państwo, to posłuchajmy pana prezydenta, bo jego zdanie wydaje się było kluczowe w tej sprawie. Po lutym w żadnych negocjacjach z przedstawicielami Komisji Europejskiej, powtarzam jeszcze raz, w żadnych negocjacjach z przedstawicielami Komisji Europejskiej na temat kształtu polskiego wymiaru sprawiedliwości ja nie uczestniczyłem. Nie pracowałem również nad żadnym projektem, który by tej kwestii dotyczył. Uważałem, podkreślam jeszcze raz, że sprawy, które były istotne i podnoszone zarówno przez Komisję Europejską, jak i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zostały załatwione poprzez nowelizację, którą ja przygotowałem, która została przez Sejm uchwalona i która została przeze mnie podpisana i która właśnie wprowadziła Izbę Odpowiedzialności Zawodowej do Sądu Najwyższego. Drodzy państwo, ja tylko wyjaśnię. Prezydent rzeczywiście złożył taki projekt w lutym, natomiast okazało się, że ten projekt nie wystarcza, żeby uruchomić pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Stąd ten projekt, o którym mówimy teraz. Kolejny projekt, który zawierał takie regulacje rewolucyjne. Całe sądownictwo dyscyplinarne przeniesione z Sądu Najwyższego do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Prawo i Sprawiedliwość godziło się na to, aby badana była niezależność sędziów powołanych przez Krajową Radę Sądownictwa z udziałem prezydenta po przejęciu kontroli nad KRS-em przez Prawo i Sprawiedliwość właśnie w roku 2016. Zmieniona miała zostać też głośna ustawa kagańcowa, która służyła do dyscyplinowania sędziów, którzy wydawali orzeczenia kwestionujące status innych sędziów, tych powoływanych za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Wyglądało to na rewolucję, dlatego to takie zdanie prezydenta, który zasugerował, że on nie miał z tym nic wspólnego i zasugerował, że nie będzie podpisywał takiej ustawy, doprowadziło do wstrzymania nagłego. Ale zatem pytanie do pana Marcina Kierwińskiego. Kto tu co z kim uzgadniał? Bo premier mówi jedno, chciał szybkich prac, prezydent mówi, ja nic nie wiedziałem, ja w ogóle nie zgodzę się, żeby tak daleko poszło i prace zostają wstrzymane. To jest w ogóle zaskakująca sytuacja. Jeżeli chodzi o niszczenie polskiej praworządności, blokowanie środków europejskich, to ten obóz podzielonej prawicy jest zaskakująco zjednoczony. I pan prezydent Duda, i pan premier Morawiecki, i pan Ziobro ramię w ramię od 7 lat demolują polską konstytucję i blokują de facto środki europejskie dla Polaków. Gdy chodzi o to, aby rozwiązać problemy, które sami stworzyli przecież, aby posprzątać ten bałagan, oni nie są w stanie ze sobą nawet rozmawiać. I ja nie wiem, mówiąc zupełnie szczerze, czy Morawiecki rozmawiał z Dudą, czy Duda rozmawiał z Kaczyńskim. No to, proszę państwa, Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, twierdzi, że według jego wiedzy prezydent był informowany. No tak, ale mówiąc zupełnie szczerze, kompletnie mnie to nie interesuje i kompletnie nie powinno interesować Polaków. Dziś mamy taką sytuację, że czekają na nas pieniądze europejskie. Te pieniądze są dostępne, mogą pomóc Polakom w kryzysie i znowu poprzez przepychanki w obozie władzy, albo to Ziobro blokuje Morawieckiego, a to Morawiecki blokuje Kaczyńskiego, a to Kaczyński nie dogaduje się. Jarosława Kaczyńskiego nie ma, drodzy państwo, w tej sprawie. W tej sprawie jest zniknął. Nie, właśnie, w tej sprawie do tego zmierzam. W tej sprawie jest Jarosław Kaczyński, bo to on odpowiada za to, co dzieje się z tymi pieniędzmi. I za ten cały bałagan. I mówiąc zupełnie wprost, bo pytał pan redaktor, co my zamierzaliśmy z tym zrobić. Tak, no bo premier zwrócił się do opozycji. Zamierzaliśmy bardzo uczciwie przepracować ten projekt, złożyć poprawki i poprzeć rozwiązania, które z jednej strony odblokowują pieniądze europejskie, ale z drugiej strony mają być zgodne z konstytucją. To nie, tutaj nie ma żadnego takiego nagłego pośpiechu. To nie jest tak, jak wydaje się panu premierowi Morawieckiemu, że on przyjdzie z rewelacyjną ustawą. My mamy, nie wiem, 24
24 godziny, żeby ją przegłosować? No nie, spokojnie. Przez półtora roku PiS blokował te środki dla Polaków. Naprawdę Polacy zasługują na to, aby tak fundamentalne ustawy, jak ustawy sądowe, po prostu dobrze przepracować. Natomiast najciekawsza jest rzecz, i wspomniała o tym pani poseł, że rzeczywiście posłowie PiS-u kompletnie nie wiedzieli, co się dzieje tak naprawdę podczas tego posiedzenia. Oni mówili w kuluarach sejmowych, że zostali przez Morawieckiego oszukani. W jaki sposób? Że Morawiecki nie mówił, że taka ustawa będzie, że nie mówił, co w tej ustawie będzie. Panie Europośle, powiem, dlaczego o tym mówię. Bo mnie osobiście to nie dziwi, że Morawiecki jest kłamcą. Ale to, że wam się oczy otwierają, to już jest duży urobek z tej sytuacji. Konfabulacja. Że jest kłamcą? Nie, to są fakty. To sąd polski stwierdził. Usystematyzujmy. Odwołam się do Przemysława Czarnka, który twierdzi, że premier na spotkaniu z ministrami powiedział im o tym kompromisie. Minister do spraw europejskich Szymon Trzynkowski w Helsing także zapowiadał taką ustawę. To a propos tego, czy premier informował, czy nie informował. Natomiast Przemysław Czarnek wspomniany, który jest konstytucjonalistą, powiedział tak. Cała ta ustawa jest niekonstytucyjna. Jest jedynie odpowiedzią na wymogi Unii Europejskiej. Czyli pan Jan Filip Libicki, pan był w Prawie i Sprawiedliwości, też zna pan dobrze Szymona Trzynkowskiego. Tak, znam dobrze. Jak to jest? Czyli przyjmujemy ustawę z gruntu niekonstytucyjną po to, żeby spełnić oczekiwania Unii, czyli po prostu dostać kasę? Ale oczywiście. Znaczy moim zdaniem główne pytanie, które tutaj powinno paść, to jest pytanie, jak dramatyczny jest stan finansów publicznych, że Prawo i Sprawiedliwość po 7 latach tak zwanych reform wymiaru sprawiedliwości postanowiło, nazywając to kompromisem, dokonać rejterady wobec oczekiwań Komisji Europejskiej. Pozwoli pan? Muszę cytat z pana premiera w prawicowym tygodniku, kiedy dokładnie się ważyły losy tej ustawy. Większego chaosu i kłopotów niż mamy w sądownictwie już chyba mieć nie możemy. Sądownictwo zostało doprowadzone do stanu półzapaści i myślę, że będzie wegetowało do momentu, gdy nastąpi jakaś poprawa. Dzisiaj jest gorzej niż było. Pan premier Ja chcę powiedzieć tak. Ja się z tej rejterady oczywiście cieszę, bo to jest krok w dobrą stronę dla Polaków i wymiaru sprawiedliwości. Natomiast trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć, że PiS dokonał w tej sprawie rejterady. Wycofuje się z podkulonym ogonem z własnych postulatów i własnego stanowiska wobec Komisji Europejskiej. Nie, chwileczkę. Panie senatorze, wycofuje się pan premier. Jak pan usłyszał pana prezydenta, to pan prezydent nie, dlatego że pan prezydent, pan pozwoli, w dalszej części tej wypowiedzi pan prezydent mówi tak, nie zgodzę się na to, żeby ktokolwiek badał legalność powołań sędziów, które ja podpisuję. Dlaczego pan prezydent to mówi? To jest jeszcze odrębny element, jeżeli chodzi o pana prezydenta, bo po pierwsze tak, uznano, że pan prezydent jest tak mało istotnym elementem w tej całej operacji, że można go w tej kwestii zupełnie pominąć. Pan prezydent się zdenerwował i zachował się trochę zabawnie, bo moim zdaniem jest tak, że pan prezydent nie chciał wetować ustawy Lex Czarnek 2.0, bo zgadzał się z założeniami tej ustawy i w pewnym momencie, jak się okazało, że z panem prezydentem no mało kto się liczy, to pan prezydent powiedział, ja wam teraz pokażę, że ja coś mogę i ja wam zawetuję ustawę Lex Czarnek 2.0. I ja rozumiem, że pan minister Czarnek ma na przykład zastrzeżenia i wątpliwości do pana prezydenta. Nie, pan minister Czarnek mówi, że rozmawiał z prezydentem w środę i wyglądało na to, że prezydent podpisze tę ustawę, więc tak. Bo jego to jest mniej więcej tak. No. Siedzi pewien człowiek, który akurat jest prezydentem w piaskownicy. Ktoś mu zabrał wiaderko, to on mówi, to ja ci zabiorę łopatkę i tą łopatką w tym przypadku jest ustawa Lex Czarnek 2.0. No tak to niestety wygląda, szkoda Polski w związku z tym. Drodzy Państwo, posłuchajmy jeszcze pana ministra Ziobry, którego działania w wymiarze sprawiedliwości tak brutalnie zrecenzował pan premier. Dzisiaj jest gorzej niż było, powtarzam. Pan minister Ziobro o tym projekcie, który lansował pan premier. Myślę, że dla nikogo z państwa nie jest, nie będzie żadnym zaskoczeniem, że Ministerstwo Sprawiedliwości, zarazem Solidarna Polska, nie mogła i nie zaakceptuje projektu pisanego w uzgodnieniu z Brukselą, który dokonuje zasadniczych zmian w obszarze polskiego sądownictwa. Z trzech podstawowych powodów. Po pierwsze, że narusza on w wielu punktach polską konstytucję. Po drugie,
ingeruje głęboko w polską suwerenność, a po trzecie powodowałby w konsekwencji daleko idącą dezorganizację i anarchizację polskiego sądownictwa i utrwalenie rebelii, która niestety od 5 lat już się toczy i negatywnie wpływa na wyniki pracy polskich sądów. Pan Krzysztof Bosak, pan też tak to odbiera, że był dyktat Brukseli, przed którym nie ugiął się pan minister Ziobro? Bruksela nie ma jednej polityki, ponieważ tam nie panują pisemne, zrozumiałe dla wszystkich reguły gry. Ta całą sytuację ocenia grupa komisarzy, która jest w zasadzie ciałem nieformalnym. To, czy my będziemy mieli zaliczone te kamienie milowe, czy nie, to jest kwestia, w której my nie znamy jakiegoś regulaminu, kto to właściwie nam uznaje. To wszystko odbywa się na gębę i to jest zupełnie niepoważne i sprzeczne z zasadami praworządności, która byłaby tak rozumiana, że na podstawie przepisów prawa znanych obywatelom zapadają decyzje władz publicznych skutkujące dla obywateli. Tutaj takiej sytuacji nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o samą tą ustawę, to nikt w programie nie powiedział, co w niej właściwie jest. Ja powiedziałem, przeniesienie sądownictwa dyscyplinarnego na Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wedle konstytucji zajmuje się czymś zupełnie innym. Jeśli pan redaktor pozwoli, to w kwestii przeniesienia sądownictwa, to przeniesienie do NSA ma być tylko sądownictwo dla sędziów dyscyplinarne. Dyscyplinarne dla sędziów, dyscyplinarne dla wszystkich innych zawodów prawniczych ma zostać w Sądzie Najwyższym. Natomiast tam jest dużo innych kwiatków, które opinia publiczna powinna poznać i zanim je ocenimy, ja po prostu je powiem. Tak? Tam jest możliwość rozszerzona względem obecnego stanu tego, żeby sędziowie podważali nawzajem swój mandat i swoje powołanie do bycia sędziami. Powiedziałem o tym, badanie statusu sędziów. To jest ładnie nazwane badanie. W praktyce to może oznaczać, że sędziowie nawzajem będą mogli nie uznawać siebie, tego, że są sędziami i swoich wyroków i nie powoływać się na nie. Jest wprowadzane nie tylko na wniosek strony, gdzie to miało gwarantować to, że strona, jeżeli uważa, że sędzia jest stronniczy, to może zawnioskować. To jest jakby z dublowanie. Ja wyjaśnię, do tej pory było tak, że prezydent wprowadził test niezależności sędziego, strony mogły sprawdzić, czy sędzia jest zależny, czy nie. Ta nowa ustawa powodowała, że sędziowie nawzajem między sobą mogli badać niezależność swoich kolegów. No badać jak badać. W ustawie nie ma żadnych kryteriów tego badania. Jest napisane po prostu, że jest bezkarne to, że oni się będą podważać. Jest co więcej względność bycia sędzią. To znaczy ten sam człowiek w jednej sprawie może być uznany za sędziego powołanego prawidłowo, w innej za nieprawidłowo. To tak jak my byśmy w Sejmie przed każdym głosowaniem byli badani, czy jesteśmy posłami. I na przykład ja bym zbadał posłów Platformy, że oni nie są posłami, bo są źle wybrani. Ale idźmy dalej. Tam jest bezkarność za podważanie konstytucyjnych instytucji państwa. Bez sprecyzowania, o jakie w ogóle instytucje chodzi. Czyli teoretycznie, jeżeli ja trafię do sądu jako polski poseł, no to sędzia będzie mógł powiedzieć, pan nie jest posłem polskiego parlamentu, ja nie uznaję tej instytucji. I to będzie bezkarne. Za to nie będzie żadna odpowiedzialność. Następnie tam jest bezkarność za wyroki sprzeczne z prawem i z dowodami. Nie będzie można sędziego pociągać do żadnej odpowiedzialności, jeżeli sędzia będzie orzekał wprost sprzecznie z polskim prawem. Następnie tam jest brak rozwiązania któregokolwiek sporu czy problemu, które w tej chwili w sądownictwie istnieją. Ani sporu o KRS, ani sporu o sędziów tak zwanych dublerów TK, ani o to, którzy są prawidłowo powołani. Ta ustawa nie zamyka żadnego sporu. Ona tylko przesuwa je w ten sposób, że każdy sędzia będzie mógł mieć każdą opinię i sobie sam będzie decydował. Następnie ta ustawa jest sprzeczna z niektórymi orzeczeniami samego TSUE i Trybunału Praw Człowieka. I ostatecznie jest też sprzeczna z polską konstytucją w zakresie powoływania sędziów, gdzie to jest kompetencja prezydenta, a nie, że każdy sędzia ocenia. W zakresie przepisów o Sądzie Najwyższym, przepisów o Najwyższym Sądzie, Naczelnym Sądzie Administracyjnym i przepisów o sądownictwie powszechnym. Czym ta ustawa zaskutkuje dla obywateli? Nie żadną praworządnością. Żebyśmy mieli praworządność, to muszą wszystkie siły polityczne się porozumieć i zamknąć spór o to, jak zrobić, żeby w sądach pracowali sędziowie, którzy są prawidłowo powołani i żebyśmy wiedzieli, że uznajemy wszystkie wyroki, żeby nie było anarchii. Ta ustawa spowoduje, że tryb obecnie dwuinstancyjny z kasacją przekształci się w tryb o nieograniczonej liczbie instancji, bo każdą sprawę będzie można na dowolnym etapie zakwestionować i zacząć od początku. To jest raj dla skorumpowanych sędziów, którzy nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności. To jest raj dla tych, którzy chcą wygrywać spory prawne przez przeciąganie terminu. Dobrze, ale wie pan co, znaczy, przede wszystkim pan powiedział tam taki piekło element dla słabych, których nie stać na drogie kancelarii. Pan powiedział tam taki element, że sędzia będzie mógł sądzić w oderwaniu od dowodów, od faktów. Może pan przytoczyć ten fragment? Bezkarność za wydawanie wyroków sprzecznych ze stanem faktycznym, czyli z dowodami. Ale tam jest takie sformułowanie ze stanem faktycznym? Niech mi pan przeczyta ten fragment, bo ja nie znam takiego fragmentu w tej ustawie. Tam jest
powiedziane... po programie na Twitterze. Nie, ale chwileczkę, panie Boże, przychodzi pan do programu, mówi pan, że jest w ustawie zapis, ustawie rządowej, który pozwala sędziom orzekać niezgodnie z prawem, niezgodnie z dowodami, po czym mówi mi pan, że ten fragment... Nie, nie pozwala, on wprowadza bezkarność. Jest różnica pomiędzy ja panu wytłumaczę, o co chodzi w tym fragmencie. Nie odnosząc się do tego, czy to jest zręczne sformułowanie, czy nie. Mówię z pamięci, także, tak jak pan, jak się okazuje. Tam jest takie sformułowanie, drodzy państwo, ponieważ sędziowie w swoich orzeczeniach, tak zwani starzy sędziowie, kwestionowali w swoich orzeczeniach status tych nowych sędziów powołanych za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości, to Zbigniew Ziobro wprowadził ustawę kagańcową, która zabraniała im w wyrokach odnosić się do powołań innych sędziów. I ta ustawa mówi, że sędziowie są wolni w swoich wyrokach, a zatem nie można ich karać za to, że w tych wyrokach kwestionują status innych sędziów. To nie znaczy, panie pośle, że mogą orzekać niezgodnie z prawem i niezgodnie z dowodami. Literalnie jest to w ustawie. Nie, no chwileczkę, panie pośle. Przytoczę to panu po programie. Co więcej, znoszone są jakiekolwiek ograniczenia w zakresie tego badania i nie są wprowadzane w pan chce ustawie powiedzieć, obecnie że rząd, obowiązującej. Że rząd skierował ustawę, która pozwala sędziom sądzić niezgodnie z prawem, że rząd skierował taką ustawę do parlamentu? Przepisy pojawiły się już w ustawie prezydenckiej z tego roku, natomiast obecna ustawa znosi wszelkie hamulce w tym zakresie. Dlatego, że w dotychczasowej ustawie były hamulce zarówno w zakresie tego tak zwanego badania, że na wniosek strony, jak i w zakresie tej bezkarności. Natomiast ta ustawa po prostu literalnie te hamulce wykreśla. I dziwię się, że pana redaktora nie zdziwiło, że na przykład będzie można kwestionować wszystkie konstytucyjne instytucje państwa. Już samo to powinno całkowicie dyskwalifikować tę ustawę. Ona się nadaje tylko do kosza. To nie jest żaden kompromis. Ograniczone zaufanie. Może mi pan przytoczyć ten przepis o kwestionowaniu instytucji konstytucyjnych państwa? Jak on jest sformułowany? Panie redaktorze, ja nie przyszedłem do studia z ustawą. Natomiast ja chętnie te wszystkie przepisy panu wrzucę. Nie ma problemu. Ryszard Czarnecki, bardzo proszę, bo tutaj pan poseł Bosak przedstawi właściwie obraz nędzy, rozpaczy i totalnej anarchii w waszym wykonaniu. Tak, no więc wysłuchałem tego czterogłosu opozycji. Tym razem na szczęście nie będziemy zastosowania zasada nec Hercules contra plures. Po pierwsze, państwo z opozycji podkreślacie podziały w naszym obozie. Dzisiaj jest gorzej niż było. Mówi o tym premier o sądownictwie. Tuż po tym, jak opozycja przegrała z Kretesem najważniejsze głosowanie w tym roku w parlamencie, czyli głosowanie dotyczące budżetu. Budżetu, który przypomnę na rok 2023, gdzie dochody z VAT-u. Ale to nie jest żadna zasługa, że macie większość i budżet uchwalacie. Informuję, że obóz rządowy jak trzeba to jest zjednoczony. Większego chaosu i kłopotów niż mamy... Panie pośle, w większości większego chaosu i kłopotów niż mamy w sądownictwie już chyba mieć nie możemy. To pan premier o panu ministrze Ziobrze. Rozumiem. Już mówię. Dochody z VAT-u w przyszłym roku. Panie pośle, ale chwileczkę. Zaprosimy pana do ekonomicznego wydania, dobra? Znakomicie. Może pan się odnieść do tego, jak premier mówi o swoim ministrze? W 2015 roku dochody z budżetu w ogóle państwa były porównywalne z tym, co my... Panie pośle, czy może pan się odnieść do tego, o czym rozmawiamy? Nie ma co ukrywać, że w naszej koalicji są różnice zdań. I one będą, ponieważ nasi partnerzy z Solidarnej Polski chaos i kłopoty to jest różnica zdań? Są eurosceptykami, a my jesteśmy eurorealistami. Ale zapewniam państwa i mówię to w tym miejscu kategorycznie, że razem pójdziemy do wyboru z Solidarną Polską, będziemy na jednych listach i mam nadzieję, że te wybory po raz kolejny wygramy, to mimo różnic zdań, które są rzeczą normalną. Co do weta pana prezydenta Lex Czarnek i jego wypowiedzi. No przecież doskonale nas w tej chwili słuchają, oglądają ludzie, którzy zdają się na polityce. Mogą mieć różne poglądy. Ale doskonale ci ludzie pamiętają, że również prezydent Bronisław Komorowski zdarzało mu się wetować na przykład ustawy dotyczące wojska za czasów rządu Platformy PSL-u. Tak samo było w przypadku Aleksandra Kwaśniewskiego. Już powiem. Będzie pan senator mówił, dobrze, co pan będzie chciał. Pan prezydent Kwaśniewski wetował także czasami, nawet dość często, ustawy zarządów koalicji SLD, też PSL. Bywało tak samo z Lechem Wałęsą, który na gminie wetował. Dobrze, ale nie sięgałem już do Wałęsa. Chcę pana zapytać o taką rzecz. No, prezydent wychodzi i mówi, ja nie uczestniczyłem w tych negocjacjach. Nie zgodzę się na to, żeby ktokolwiek badał to, jak byli powoływani sędziowie, a to przy wszystkich różnicach wobec tego, co mówi pan poseł Bosak, akurat to jest rzeczywiście w ustawie, badanie statusu tych sędziów. Tak.
Nie ma co ukrywać, że są różnice w tej kwestii, jak widać, między panem premierem czy rządem, czy Prawem i Sprawiedliwością, a prezydentem. Jestem przekonany, że te różnice, jak to było wielokrotnie wcześniej, wyjaśnimy jestem absolutnie przekonany, że pieniądze z Brukseli dzięki tej akcji będą. Ale pan uważa, że ten projekt jest wciąż żywy, czy już jest może martwy? Ja myślę, że pieniądze z Brukseli będą dzięki temu, że rząd będzie potrafił i z Brukselą to załatwić, i wewnątrz klasy politycznej, a opozycja, która tyle razy mówiła, pieniądze są bardzo ważne, chcemy pieniędzy jak najszybciej, teraz ma szansę poprzeć to. To jest, mówimy, czek, sprawdzam. Czek, sprawdzam. Pani Joanna Scholling-Wielgus. Joanna Scholling-Wielgus. Panowie. Joanna PSL i Nowa Lewica. Dajcie szansę, niech się to pojawi. Są poprawek. Pani Joanna Scholling-Wielgus, Lewica. Pieniądze są na stole. Panie pośle. Panie pośle Czarnecki, to dzięki opozycji temu, że w momencie... Opozycja generalnie zatrzymała te pójście na ścianę, które proponował premier Morawiecki. Bo jak się spotkał z opozycją, to opozycja powiedziała, nie, trzeba procedować, trzeba złożyć poprawki, trzeba usiąść nad tą ustawą. To premier Morawiecki chciał wyrzucić nas tak naprawdę wszystkich za burtę. To jest pierwsza rzecz. Dzięki temu, że opozycja akurat przy tym projekcie wspólnie razem procedowała, wspólnie razem chciała złożyć poprawki, mogłoby dojść do debaty na ten temat. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Ja się bardzo cieszę, że pan redaktor przytoczył Zbigniewa Ziobry, który, nie wiem, czy zwróciliście państwo uwagę, co on powiedział. On powiedział, Ministerstwo Sprawiedliwości, czyli Solidarna Polska. Doprowadziliście do sytuacji takiej, że Zbigniew Ziobro trzyma was za lejce i ciągnie was za te lejce tak, jak chce i w którą stronę chce. Doprowadziliście do tego, że Zbigniew Ziobro decyduje o tym, w którą stronę idziecie. I proszę opozycję akurat nie mówić o tym, o pieniądzach z KPO, bo wy przez 20 miesięcy doprowadziliście do sytuacji takiej, że nie dostaliśmy zaliczki, to było około 5 miliardów euro, że doprowadziliście do tego, że płacimy ogromne kary za wyroki TSUE. To wy doprowadziliście do tego i proszę, i pan jako przedstawiciel partii rządzącej nie ma żadnego prawa moralnego do tego, żeby mówić, że te pieniądze będą. Bo te pieniądze powinny być w Polsce już od 2 lat i ich nie ma. Jesteśmy jedynym krajem, tak mi się wydaje, który tych pieniędzy nie ma i nie ma inwestycji, nie ma pieniędzy na przedszkole, na żłobki i tak dalej. No ale Węgry równa się Polska, do tego doprowadziło Prawo i Sprawiedliwości. Więc nie macie moralnego prawa mówienia o tym, że te pieniądze będą. Te pieniądze, mam nadzieję, my jako opozycja mówimy o tym, mamy nadzieję, że będą. Ale nie takim kosztem, jak próbujecie to zrobić i nie z Ziobro, który trzyma po prostu za lejce was, nie nas, was. Zaraz mam poseł Bosa, który znalazł fragment ustawy, ale Marcin Kierwiński najpierw, Platforma Obywatelska. Ja myślę, że pan europoseł Czarnecki powiedział bardzo ważne zdanie i trzeba się do tego teraz... Myślę, że dużo ważnych zdań. Akurat jedno. Pan redaktor może by łapał więcej. Ja bym łapał... Nie, ale szanowni państwo, pan europoseł Czarnecki powiedział, wtedy, kiedy trzeba, zjednoczona prawica jest zjednoczona. I to jest, jak jest kwestia spółeczek, jak jest kwestia bezkarności, jak jest kwestia jakichś lewych interesików, obóz zjednoczonej prawicy, Ziobro z Morawieckim ramię w ramię stoją i głosują razem. Jak trzeba głosować nad rzeczami zasadniczymi, to znaczy takimi, które rozwiązują problemy Polaków, to nagle okazuje się, że jesteście podzieleni. Pan redaktor tutaj wyciągał ten cytat z pana premiera Morawieckiego, o tym, jak to, do jakiej zapaści doprowadził. Większego chaosu i kłopotów, to ja ale będę proszę, powtarzał. Proszę dzisiaj popatrzeć. Jest gorzej niż było. Ale proszę, z lubością redaktora. Proszę popatrzeć, że pan premier Morawiecki 2 dni później nie przeszkadza mu ta zapaść i głosuje, broniąc tego Ziobry, bo kto mu gwarantuje państwa, jeszcze trwanie i bezkarność. Było głosowanie w Sejmie wotum nieufności dla pana ministra Ziobry. Tylko pan pozwoli, pan premier wystąpił krótko i nie wymienił ani razu imienia, nazwiska pana ministra. No, ale zagłosował. Czyli głosował, ale się nie cieszył. Ale jest jeszcze ciekawsza w drugą stronę relacja. No bo pan Ziobro mówi, że premier Morawiecki pozbawił Polskę suwerenności. Czyli jest zdrajcą. Pozbawienie Polski suwerenności to jest zdrada, zarzucanie zdrady. Czyli minister sprawiedliwości zarzuca swojemu premierowi zdradę stanu. I to jest właśnie obraz tego, co wy sobą reprezentujecie. To jest obraz jakiejś głębokiej, patologicznej relacji, która opiera się tylko i wyłącznie na własnych interesach.
I panie europośle, jeżeli pan dzisiaj apeluje do opozycji, żeby głosowała za projektami, które przygotowuje ten rząd, to przygotujcie dobry projekt, miejcie odwagę go wreszcie postawić pod obradami Sejmu i wtedy, biorąc opinię, będziemy nad... Odkładając zastrzeżenia pana ministra Ziobry i pana prezydenta, zapewne ważne, ale dla was pewnie nie są szczególnie kluczowe, to czy wy byście byli gotowi poprzeć projekt w tym obecnym kształcie? Ale to mówiła też pani poseł. Wszystkie partie opozycyjne, bardzo mocno to podkreślam, powiedziały jasno, złożymy poprawki, przygotujemy poprawki, jeżeli te poprawki, które przywracają zgodność konstytucyjną temu projektowi, byłyby przyjęte, pewnie za tym projektem byśmy głosowali. My od wielu miesięcy powtarzamy, zrobimy bardzo wiele, żeby tą blokadę na środki europejskie, które wprowadza PiS, żebyśmy tą blokadę przełamali. Tylko chcemy to zrobić w sposób cywilizowany. Na pewno nie poddamy się takiemu tandetnemu szantażowi, który reprezentuje tutaj pan europoseł Czarnecki, mówiąc, no tu przygotowaliśmy jakiś projekt, macie zagłosować, bo jak nie, to przecież chcieliście środków europejskich. Chcemy środków europejskich, a wy... A teraz trochę do pana, panie europośle. A wy, i żeby było to jasne, od 20 miesięcy okradacie Polaków ze środków europejski. To jest po prostu fakt. Przestańcie to robić. Polacy bankrutują ze względu na waszą nieudolną politykę. Czas, żebyście się wzięli do roboty albo żebyście odeszli. Przestańcie kierować się tylko własną bezkarnością. Jeśli pan pozwoli, a propos szantażu... Mówił pan poseł Bosak, zresztą fachowo, Komisja Europejska miała absolutnie złą wolę, gdy chodzi o pieniądze dla Polski. Potrafiła je przyznać w ciągu kilku tygodni rządowi Bułgarii, kraju, który jest najbardziej skorumpowany według samej Unii Europejskiej. Unia Europejska mówiła wcześniej, że nie przyznamy pieniędzy, zamrozimy je lub odbierzemy tym krajom, które mają problemy z korupcją środków unijnych. I co? Pieniądze Bułgarii zostały względów politycznych przyznane, a na mnie... Pan Jan Filip Libicki, mam dla pana takie wprowadzenie. Panie pośle, zaraz pan poseł Bosak, ale mam jeszcze pytanie tutaj o szantaż, bo minister rządu, pan Zbigniew Ziobro, podległy teoretycznie panu premierowi, mówi, że premier zgodził się na mechanizm szantażu wypracowany przez Angelę Merkel, Ursulę von der Leyen w porozumieniu z Donaldem Tuskiem. Obiecywał, że będą pieniądze i nie będzie szantażu. Nie ma pieniędzy, jest szantaż. Czas na refleksję pana premiera. Myślę, że jest człowiekiem odpowiedzialnym i odwoła się do swojego honoru. Co to miałoby znaczyć? Wymiana cytatów. Mam dokonać egzegezy. Egzegezę poproszę. Egzegeza jest dość prosta. No przecież wszyscy wiemy, że realnym ośrodkiem władzy w Polsce od 7 lat jest pan prezes Kaczyński. I tak naprawdę pan Zbigniew Ziobro nie podlega premierowi, tylko podlega w jakiejś mierze Jarosławowi Kaczyńskiemu. W związku z tym może sobie dowolnie hasać i obrażać premiera, jak tylko chce, ponieważ nie od premiera zależy, czy będzie odwołany ze swojego stanowiska, czy nie, tylko od Jarosława Kaczyńskiego. A chcę pana zapytać, bo takie... Ale ja się fundamentalnie nie zgadzam się z panem senatorem. Nie, dobrze, chwileczkę. Opozycja podzielona jak zwykle. Pan Jan Filip Libicki, chcę zapytać pana, czy to jest prawdziwa informacja, że premier, spodziewając się, że Solidarna Polska nie poprze tego projektu, co nie było szczególnie zaskakujące, wysyłał sygnały pod adresem PSL, jeszcze zanim ten projekt trafił do Sejmu, żebyście taki projekt poparli? Wie pan, ja, cytując pewnego redaktora telewizji, że jestem młodym działaczem PSL-u, bo jestem czwarty rok mi mija w PSL-u. Ja o niczym takim nie słyszałem, żeby taka sytuacja była. My zawsze mamy stanowisko następujące, że jeżeli ze strony rządzącej pojawi się jakaś ustawa, która ma sens, to my ją jesteśmy... A ta ma sens w tej formie? Znaczy ja uważam, że my w ogóle nie wiemy, jaka jest forma tej ustawy, bo przecież pan prezydent powiedział bardzo jasno, że są w tej ustawie elementy, na które on się nie zgodzi, a więc zawetuje. W związku z tym my nie znamy ostatecznego kształtu tej ustawy, w jakim ona się pojawi, nie wiem, 11 stycznia, 15 stycznia. Jak się pojawi, będziemy o tym dyskutować. To pan Krzysztof Bosak już wyszukał fragmenty ustawy i nam tu zaprezentuje. Ta ustawa jest wyjątkowo zawikłana. W ogóle nie dziwię się, że nikt poza mną nie próbuje dyskutować o tej ustawie, tylko o rozgrywkach personalnych. Natomiast ta ustawa jest wyjątkowo zawikłana. Ona nowelizuje właściwie wszystkie gałęzie sądownictwa za jednym zamachem. Natomiast robi to osobno w osobnych artykułach i każdą z nich w dość podobny sposób. I te przepisy o bezkarności, o której mówiłem, na przykład w przypadku Sądu Najwyższego, bo później lecą w kolejnych artykułach ustawy do innych dziedzin sądownictwa, wyglądają tak. To jest artykuł pierwszy ustawy nowelizującej, punkt 3, litera A. Po słowach, które są obecnie w ustawie o Sądzie
Najwyższym nie stanowi przewinienia dyscyplinarnego, następują słowa. Treść orzeczenia sądowego w tym zakresie nie uwzględniająca możliwe naruszenie przepisów artykułu 26 paragraf 3, to jest kwestionowanie prawomocności powołanych sędziów, którzy pracują w sądach. Panie Boże, to jest to, co ja powiedziałem. I niech pan słucha dalej. Lub artykuł 29, 2 i 3, to jest bezkarność za kwestionowanie konstytucyjnych organów państwa i powoływanie się na to w wyrokach. I to jest to, co ja mówiłem, okoliczność, że orzeczenie sądowe wydane z udziałem danego sędziego jest obarczone błędem w zakresie wykładni i stosowania przepisów prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej lub w zakresie ustalania stanu faktycznego lub oceny dowodów. Czyli jeżeli orzeczenie jest wydane z błędem w zakresie ustalania stanu faktycznego, czyli tego, co się w ogóle stało, co sąd ma osądzić, lub jest obarczone w zakresie oceny dowodów. Dobrze, to jest pana interpretacja. Nie, to nie jest moja interpretacja, to jest tu napisane. To jest literalnie tu napisane. I nie ma żadnej przesłanki zaważającej. Dotyczy tych sędziów, których status jest kwestionowany. Panie redaktorze, nie ma tutaj napisane żadnej przesłanki pierwszej zaważającej. Części, wie pan co, nie chcę w to wchodzić. Nie ma. Ja panu powiedziałem, to dotyczy tam wszystkich sędziów pan i wszystkich to, błędów. Chwileczkę, przeczytał pan to dokładnie w pierwszej części. Ale drodzy państwo, dobrze, przechodzimy do części drugiej, która będzie w sumie nawiązanie do części pierwszej. To jest szósty dzień tygodnia w Radiu Z. Pan minister Ziobro przetrwał kolejne, chyba już dziewiąte głosowanie nad wotum nieufności. Tak jak powiedziałem, pan premier bronił pana ministra w Sejmie, ale nie wymieniając jego imienia, nazwiska. Atakował opozycję, choć jednocześnie oczekiwał poparcia od opozycji do ustawy, która miała uruchomić KPO. Nieustannie pan minister Ziobro teraz mówi o wycieraniu. I mówił albo o wycieraniu dywanów w Brukseli i Berlinie, przez opozycję, albo o wycieranie kolanami chodników w Brukseli i Berlinie. Wynik głosowania 226 posłów za odwołaniem, przeciw 228, 3 wstrzymało się od głosu. Pani Anna Schelling-Wielgus, bo Lewica była jednym z inicjatorów tego wotum nieufności. Znaczy ja bym... Nie chciałabym wchodzić w szczegóły, ponieważ to było już któreś wotum nieufności dla Ziobry, tylko bardziej patrzę na to, na relacje, które są pomiędzy Ziobrą, Morawieckim a Kaczyńskim. Jesteśmy teraz w takiej sytuacji pod koniec tego roku, w grudniu, że tak jak powiedziałam wcześniej, lejce trzyma Zbigniew Ziobro i trzyma w szachu całą tak zwaną, bo nie ma jej, zjednoczoną prawicę. I to Zbigniew Ziobro decyduje o tym, co się będzie, co się wydarza i co będzie wydarzało się przez najbliższe 10 miesięcy. I nie byłabym taka pewna, że Zbigniew Ziobro będzie na listach tak zwanej zjednoczonej prawicy, dlatego że ja przypomnę, może pan Czarnecki tego nie pamięta, ale jak były wota nieufności dla Zbigniewa Ziobry przez ostatnie 7 lat, to na Nowogrodzką chodziły pielgrzymki posłów i posłanek Prawa i Sprawiedliwości z listą przewin Ziobry. I teraz dlaczego chodzili? Bo Zbigniew Ziobro to jest taki minister, którego nikt nie chce. Nie chcą go ani w tak zwanej zjednoczonej prawicy, nie mówiąc oczywiście o opozycji, która punktuje bardzo szczegółowo od 7 lat wszystkie przewiny. Nie chcą, ale go bronią, pani poseł. Pani redaktor, no bronią dlatego, ponieważ potrzebują stanowisk, kasy, synekur, ponieważ nie chcą, żeby Zbigniew Ziobro któregoś dnia po prostu obudził nas informacją, że jakieś śledztwo wygląda tak i tak, żeby Zbigniew Ziobro nie pokazał pewnych dokumentów, które ma na Jarosława Kaczyńskiego, na poszczególnych ale polityków co pani Prawa sugeruje, i Sprawiedliwości. Jakie ma dokumenty? Jakie Ziobro może mieć dokumenty? Ja mówię wprost, że Zbigniew Ziobro przez ostatnie 7 lat dostał do ręki narzędzia zbierania haków na polityków Prawa i Sprawiedliwości. Przede wszystkim, bo oczywiście na opozycję również są te haki zbierane, ale przede wszystkim te 7 lat spędził nie na tym, żeby, nie wiem, doprowadzić do tego, że Ministerstwo Sprawiedliwości będzie świetnie funkcjonowało, bo wiemy, jak funkcjonuje tragicznie, tylko całą tą swoją pracę skupił na tym, aby zbierać haki na polityków Zjednoczonej Prawicy i ich szantażować. I teraz w grudniu 2020 roku widzimy ewidentnie, jak to wszystko wygląda i kto trzyma lejce. Właśnie nie Jarosław Kaczyński. Zbigniew Ziobro trzyma lejce w tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. To Zbigniew Ziobro doprowadzi do upadku Pan jest europosłem, nie głosował pan za Zbigniewem Ziobro, ale jak pan ocenia poziom zaufania do pana ministra Ziobry w Prawie i Sprawiedliwości? No, wypowiedzi premiera, których już cytowałem 7 razy, więc nie będę cytował 8, nie są zbyt życzliwe i odwrotnie tak samo. W polityce liczą się głosowania, liczą się konkrety. Obóz Zjednoczonej Prawicy stanął murem za Zbigniewem Ziobrą, mimo że w sprawach moralno-obyczajowych czy sprawach europejskich są między nami różnice zdań. A moralno-obyczajowe jakie jest między wami różnica? No, jest bardziej na prawo
Senera Polska od Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast to jest tak, że oczywiście opozycja ma zbójeckie prawo składania wniosków o odwołanie ministrów. Myśmy też to robili. Myśmy też to robili. Jasne, oczywiście. Metafora. A mogę tłumaczyć sobie metafory, nie ma problemu. Opozycja ma prawo składać takie wnioski. Myślę, że one tak naprawdę umacniają danego ministra, zwłaszcza jeżeli po raz dziewiąty przychodzi przez ten egzamin w Sejmie. Jeszcze raz podkreślam. Opozycja, mam wrażenie, jest dosyć bezsilna w tych próbach odwołania. Ale to już dobra, ale wie pan, to nie jest to... emocji, które ja słyszałem w wypowiedziach, zasługą, tutaj, nie jest wielką zasługą... uśmiechu pani poseł również. Pani pośle, nie jest wielką zasługą, silny. Że rząd potrafi uchwalić, czy Sejm potrafi uchwalić budżet, a nie jest wielką zasługą obrony własnego ministra, jak się ma większość. Pytanie jest o to, jak wygląda prokuratura i wymiar sprawiedliwości po tych latach rządu Zbigniewa Ziobry, kiedy premier mówi to, co mówi. Mogę panu po raz... Właśnie, przeczytajmy to jeszcze raz. Większego chaosu i kłopotów niż mamy, już chyba mieć nie będziemy. Dzisiaj jest gorzej niż było. Będę panu liczył piąt raz. Bo jakoś średnia, tak łatwo pan zapomina. Ocena działań ministra w wymiarze sprawiedliwości. Sam minister Ziobro powiedział 5 lat rebelii i chaosu w dziedzinie, której jemu podlega. Tak, tylko że pan premier, jak sądzę, mówił nie tylko o ministrze, ale także o choćby sędziach, którzy, czy części sędziów, bardzo ściśle, którzy i stowarzyszenie sędziowskich, które bojkotują tą reformę, więc tutaj to nie jest ale tak. Ale jaką reformę? Przecież tak, nie zrobili nie jest to, reformę. Nie jest to kwestia ataku na Zbigniewa Ziobrę tylko i wyłącznie. W tej sprawie są różnice zdań w koalicji, nie ma co ukrywać. Natomiast ja się odniosłem do tego, co państwo tutaj mówią, że nie ma jedności w obozie, no to wygrywamy głosowania. To co pani poseł... Bronimy naszych ministrów, wygrywamy budżet. Konkretnie, dobrze, drodzy państwo. Dobrze, arytmetyka stoi za wami. To, co powiedziała pani poseł Scheuring-Wielgus, jest dość popularnym przekonaniem, że pan minister Ziobro ma tam spore dosie na polityków Prawa i Sprawiedliwości. Pan ufa ministrowi Ziobrze? To znaczy ufa. No. Normalnie. Takie polskie słowo jest to. Zaufanie. To znaczy ufa, panie redaktorze. Jak można ufać Ziobrze? No to oczywiście, że mu ufam, ponieważ to pan poseł Bosak, który jest specjalistą od egzegezy, może nam powie, co to znaczy ufa. Ufam Ziobro, natomiast nie chodzi do niego do spowiedzi. Ja bym wolał jednak o tym, co jest istotne. Krzysztof Bosak, bardzo proszę. Ten nasz program jest tu przeciążony tymi personalnymi kwestiami, a dla obywateli jest ważne, jak się rządzi. No nie ma czym się przechwalać, panie pośle Czarnecki. Wy na przykład w tej ustawie budżetowej, którą się pan przechwala, od stycznia znosicie tak zwaną tarczę inflacyjną i podwyższacie o 18 punktów procentowych podatek VAT na gaz, prąd i na ciepło. I póki nie zdemaskowaliśmy waszych kłamstw, kłamaliście krajach? Znacznie niższe. Podatek na gaz Unia wymaga, żeby miał 5% i będzie poniżej 10% zarówno w państwach bałtyckich, jak i w Niemczech czy w Austrii. Dobrze, ale dodajmy, panie pośle, że rząd to nie sugeruje, jest błaha sprawa. My powinniśmy rozmawiać przez większość programu i nikt tego nie porusza. Jeśli pan pozwoli... Ja mogę jedną wypowiedź w tym programie dokończyć. Tak, tylko ja bym chciał, żeby nasi słuchacze mieli pełnię informacji. Pan jest politykiem i pan to przedstawia tak, jak to ale panu to dzięki wygodnie. Mnie mają, bo rząd kłamał, zanim nie zdemaskowaliśmy tych kłamstw. Rzeczywiście rząd likwiduje te tarcze, ale z drugiej strony twierdzi, że będzie naciskał na spółki, żeby obniżały swoje dochody i w związku z tym realnie zobaczymy, jak będzie wyglądać sytuacja w styczniu. Realnie zapraszam, to mamy jedną z najwyższych cen paliw w Unii Europejskiej, dlatego że rząd ma wpływ na koncerny paliwowe, którymi zdominowany jest nasz rynek i wyciska Polaków jak cytrynę w tej chwili. Tak wygląda realny fakt i realnie rząd kłamał w tej sprawie, że musi z powodu nacisku Komisji Europejskiej podnieść podatki do stawek VAT 23%, gdzie zgodnie z prawem unijnym musi podnieść zaledwie do 5%. I póki żeśmy tych kłamstw nie zaczęli nagłaśniać, to oni te kłamstwa upowszechniali przez wszystkie media, także tak zwane antypisowskie media, które nie weryfikowały informacji z rządu, tylko dopuszczały dalej. Jeżeli chodzi o sytuację w parlamencie z Ziobrą i tak dalej, jedną rzecz trzeba słuchaczom powiedzieć. Rząd nie miałby już w tej chwili większości i nie mógł robić tych wszystkich złych rzeczy, które robi, gdyby nie to, że wszystkie kluby opozycji, wszystkie partie opozycji, poza Konfederacją, wprowadziły do Sejmu koniunkturalistów, którzy dali się kupić za stanowiska i przeszli do rządu. A u was nie ma koniunkturalistów? No jak pokazuje praktyka parlamentarna, nie ma. Żaden z posłów Konfederacji nie przeszedł do rządu, natomiast są posłowie i lewicy, czasami tylko popierał ten rząd, ale proszę pozwolić, ja milczałem, kiedy pan mówił. Są posłowie i lewicy, i Platformy, i PSL, którzy przeszli do rządu, głosują w tej chwili wszystko z rządem. Nieprawda. Wbrew swoim poglądom, wbrew swoim zobowiązaniom
zobowiązaniom wyborczym. Więc jeżeli ktoś chce innej jakości rządzenia, to zachęcam do rozpatrzenia tej oferty, jaką składa Konfederacja. I jako jedyni też zwracamy uwagę, że to, co tutaj jest dyskutowane, te pieniądze z Unii KPO, to nie są pieniądze, tylko to jest możliwość wspólnego zadłużenia się. Będziemy spłacać to do 2058 roku i nikt w programie nie mówi o tym, że będziemy spłacać to także poprzez 5 nowych podatków unijnych. I Ziobro, który tu jest portretowany jako rzekomy eurosceptyk, od 7 lat uczestniczy w mechanizmie wprowadzania na poziomie unijnym i w Polsce mechanizmu pobierania od podatków. Proszę Państwa, bo to jest w ogóle szersze. Pobierania podatków, które pójdą prosto do Brukseli. To ja tutaj, ponieważ polemizowałem z panem posłem, to rzeczywiście jest tak, że właściwie ze wszystkich innych klubów parlamentarnych albo z list innych, z Lewicy, z PSL-u, z Platformy, dzisiaj są posłowie wspierający Prawo i Sprawiedliwość. Prawdą jest też to, że Krajowy Plan Odbudowy to oznacza wprowadzenie wielu innych kamieni milowych, nie tylko w wymiarze sprawiedliwości. Pan prezydent w ogóle powiedział w czasie tego wystąpienia, którego państwo słuchali, że on w sumie nie wie, skąd się wzięły kamienie milowe i że on chciał to sprawdzić. I on w sumie nie dowiedział się. Dziś w Sejmie nie było informacji do głównej tezy pana posła Bosaka, który powiedział, uwaga, mnie to bardzo cieszyło, ja się bardzo cieszę, że pan uważa, że mamy taki power, taką moc sprawczą. Pan powiedział, że antypisowskie media są na usługach rządu Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Powielają waszą dezinformację. Marcin Kierwiński. Ja przypomnę panu posłowi Bosakowi, że kilka razy rząd Zjednoczonej Prawicy nie miałby większości, albo nie miałby nawet kworum na sali, gdyby nie wasza aktywność. To po pierwsze. Po drugie, mogę panu wiele takich przykładów. No to chociaż jeden. Kilkakrotnie. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu, kiedy rząd nie miał większości. Teraz druga kwestia. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o kwestię budżetu, na miejscu pana europosła Czarneckiego, to raczej bym się zapadł pod ziemię, bo ten budżet, w którym dajecie 3 miliardy złotych na szczujnie, na fabrykę hejtu, to jest po prostu wstyd. Mówi pan o mediach państwowych. Mówię o mediach pisowskich, o radiowęźle pisowskim. I wreszcie trzecia sprawa, bo pan redaktor, zresztą ja się z tego bardzo cieszę, cały czas przytacza te słowa pana... No bo one mnie bawią. Zgadzam się, tylko wie pan, trochę zmusza nas pan do tego, żebyśmy analizowali te wypowiedzi Morawieckiego, a tutaj chyba fachowiec lekarz się powinien wypowiadać. Panie Boże, panie redaktorze, proszę pozwolić mi skończyć. Dlaczego o tym mówię? No bo jest rzeczą kompletnie niezrozumiałą, jak premier polskiego rządu mówi, że ktoś doprowadził do zapaści wymiaru sprawiedliwości, a potem głosuje za kimś takim. No przecież to jest jakaś klasyczna dwubiegunówka. Jan Filip Libiński, kończymy ten wątek, ale mam jeszcze jeden temat. Ale jeszcze jedno zdanie. No, obiecuję, że jedno. Jedno zdanie. Tak to już się dzieje w tego typu głosowania, jeżeli władza jest wartością sama dla siebie. Władza, Kaczyński chce tej władzy tylko dlatego, żeby mieć władzę. Żeby Polska była silniejsza i jest... W sprawie relacji między panem Zbigniewem Ziobro i wotum nieufności dla pana ministra. Bardzo proszę, pan Jan Filip Libicki. W sprawie wotum nieufności wobec pana Zbigniewa Ziobro, ja się tylko zastanawiam, jak musiał się czuć premier Morawiecki, wchodząc na mównicę, żeby bronić pana Zbigniewa Ziobry bez wymieniania jego nazwiska. Opozycja krzyczała Mateusz. Ja bym powiedział tak, no to już myślę, że panu premierowi łatwiej byłoby się pozbyć odzieży na mównicy sejmowej, niż bronić Zbigniewa Ziobry. Drodzy państwo, mamy jeszcze jeden temat. On nie jest świąteczny, ale jest mocno... Panie senatorze, dobrze. Ale jest mocno wybuchowy. Otóż szef policji generał Jarosław Szymczyk odpalił w swoim gabinecie granatnik przywieziony z Ukrainy, drodzy państwo. Uszkodził pomieszczenie, sam stracił czasowo słuch. Ranny został też jeden z pracowników Komendy Głównej Policji. Czy generał, który złamał prawo przywożąc broń nielegalnie z Ukrainy i wniósł ją do siedziby policji, powinien stracić stanowisko? Od razu pan senator Jan Filip Libicki. Oczywiście, że tak. No to jest wyraz jakiejś absolutnej nieodpowiedzialności, bo jedno to jest wwiezienie broni do Polski, to jest prawda, ale drugie jest pytanie, co pan generał Szymczyk tą bronią w jaki sposób zabawiał się we własnym gabinecie. No otóż jeżeli jest tak, że komendant główny policji
bawi się bardzo niebezpieczną bronią w swoim gabinecie i doprowadza do tego, że jest zagrożenie życia, bo tam przecież strop był uszkodzony, sam generał trafił do szpitala, no to znaczy, że mamy do czynienia z kimś najgłębiej nieodpowiedzialnym, a nieodpowiedzialni ludzie nie powinni kierować polską policją. Kropka. Pan Marcin Kierwiński, bardzo proszę. Powinien stracić stanowisko i to nie w przyszłości, tylko już wczoraj powinna być decyzja pana ministra Kamińskiego, to po pierwsze. Po drugie, powinien mieć postawione zarzuty, bo złamał prawo w tym zakresie. Ale ja myślę, że to jest bardzo, ta sytuacja ona jest bardzo, bardzo symboliczna dla rządu PiS-u. Bo to jest trochę tak, że ludzie, którzy mają odpowiadać za nasze bezpieczeństwo, tak naprawdę to bezpieczeństwo narażają. Stanowią zagrożenie. Przecież, tak, stanowią zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. Pan komendant główny policji zasłynął tym, że wysyłał na kobiety protestujące oddziały zamaskowanych antyterrorystów z pałkami. Już po tym powinien stracić stanowisko. Dziś jest sługusem władzy i pewnie przez tę władzę będzie niestety broniony. Myślę, że bardzo jednoznacznie powiedział szef komendanta głównego, czyli minister spraw wewnętrznych i administracji, pan Mariusz Kamiński, powiedział, zacytuję, że oficjalny prezent, który na Ukrainie otrzymał pan komendant główny, nie okazał się tym, co gospodarze powiedzieli. Ale co powiedzieli? Ja trochę w tej dyskusji się dziwię. To chyba pan, teraz to już pan skompromitował. Pozwolą mi państwo. Bardzo cieszę, że panowie tak przerywacie, bo rozumiem, że prawda boli. Chciałem powiedzieć bardzo ale doraźnie. Co to miało być w takim razie? Atrapa pewnie, tak? Prowadzili w błąd. To policjant nie wie, co jest atrapą, a co nie? Pan wybaczy, no jeżeli przyjaciele z Ukrainy dają prezent i mówią, że to jest atrapa, tak? Dają atrapę granatniczą. Jarku, to jest dajcie mi powiedzieć, chyba że pan stawia pytania i nie chcę odpowiedzi. Już mówię, skoro został ten prezent przekazany i było to, miał być to zupełnie co innego niż było. Ale co to miało być? To czemu nie wymówimy także o winie strony ukraińskiej? Ale czy pan chce, jeśli prokuratura pan prokuratura prowadzi w tej sprawie dochodzenie i uwaga, niech pan już nie kompromituje tego Kamińskiego. Pan poseł Czarnecki. Ale naprawdę, ja panu nie przerywałem. Pan musi przerywać, bo pan wie, że mówię prawdę. Proszę powiedzieć. Prokurator prowadzi w tej sprawie dochodzenie i jest pokrzywdzonym jest komendant główny Jarosław Szymczyk w tej sprawie. Tak działa prokuratura Ziobry. Nie. Tak, właśnie normalne, tak. Swoich bronicie. Ja się wciąż nie dowiedziałem, bo drodzy państwo, krąży taka słuch. Źle się stało, natomiast to, że nie mówimy o tym, że ten prezent od strony ukraińskiej został przekazany i że Ukraińcy nie sprawdzili, co dają, albo nie uprzedzili. Pan poseł, nie chce tego powiedzieć, ale krąży taka wersja, że to miał być niby alkohol w formie wyrzutni. Przepraszam, pan poseł Bosak. Ja nie słyszałem. Ja nie będę powtarzał plotek, natomiast faktem jest, że w swoim gabinecie szef policji wystrzelił pocisk, który jak się okazało miał taką siłę rażenia, że generał policji trafił do szpitala z utratą słuchu, a robotnicy, którzy pracowali piętro niżej, jeden z urazem głowy trafił do szpitala. Więc no myślę, że pokazuje nam to kilka rzeczy. Po pierwsze, na szczytach policji nie obchodzą się ludzie bezpiecznie z bronią. Po drugie, być może on nie miał świadomości, że to jest uzbrojony pocisk. Albo myślał, że to jest atrapa, albo myślał, że to jest niezaładowana broń, w której nie ma pocisku, tylko nie wiem, że sobie zapozuje z tym do zdjęcia, albo się przymierzy w gabinecie. Nie wiem, ale i właśnie, i tu dochodzimy do istoty sprawy. Pan poseł Czarnecki nazwał, że to od przyjaciół. Panie pośle, jak chcecie sobie szukać przyjaciół, to może nie za granicą, tylko wśród polskich obywateli. Za granicą jak... Macie poparcie. Za granicą jak... Istota sprawy. Za granicą jak się dostaje prezenty, szczególnie na szczeblu politycznym, jak się jest na kierowniczych stanowiskach w resortach siłowych, to służby powinny to sprawdzać. Przypominam, że tutaj cały szereg ustaw został naruszony. Marek Suski, poseł komisji służb dostał prezent chiński smartfon, którego używał pani Anna Szolinger. Ale jeszcze nie skończyłem, panie redaktorze. Jeszcze dokończę zdanie, tak? Służby powinny sprawdzić każdy prezent, który dostaje generał, policjant. Nie ma także od przyjaciół. Nawet jak pojadą do Ameryki czy do Izraela, którego uznawali za swój największy sojusznik, każda rzecz powinna być sprawdzona. Nie ma procedur. Szef policji powinien być człowiekiem honoru, powinien sam przede wszystkim zrezygnować. To po pierwsze. Po drugie, ja się nie znam na przepisach, ale uważam, że jeżeli szef policji dostaje prezent, którym jest broń, to chyba powinien to gdzieś zgłosić. To znaczy do kogoś, to po drugie. Natomiast jeżeli chodzi o Konfederację, przypomnę, że dzięki głosom Konfederacji został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. Dzięki Konfederacji mamy również haniebne i drakońskie prawo antyaborcyjne w Polsce. Drodzy państwo, kończymy program. Drodzy państwo, za tydzień prawo.
Za tydzień Wigilia, więc pozwolimy Państwu odpocząć od polityki. Wesołych świąt życzymy i wszystkiego najlepszego. Widzimy się i słyszymy się w Sylwestra. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy, wszystkiego najlepszego. Dzięki. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To był szósty dzień tygodnia w Radio Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radio Z.